Dzień dobry, zapraszam do Szczypiorna, do filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu na kolejny rzut krótką piłką, czyli program rekomendujący książki poetyckie. Dziś wyjątkowo opowiem Wam o dwóch książkach, ponieważ zostały one wydane razem w jednym czasie w spójnej szacie graficznej, a nawet są tak ładnie zapakowane. Więc myślę, że i autor, i wydawnictwo sugerują nam dość jednoznacznie, że powinniśmy te tomy traktować jako całość. Jerzy Hajduga, Takie sobie odchodzenie i Zostań. Jerzy Hajduga, rocznik 1952. Poeta, publicysta, ksiądz. Obecnie pełni posługę kapelana szpitalnego w Drezdenku i jest opiekunem duchowym Teatru Kotłownia. Opublikował dotąd 21 książek poetyckich, 2 zbiory felietonów, jest także autorem spektakli i słuchowisk. Wszystkie informacje biograficzno-bibliograficzne znajdziecie jak zawsze w opisie odcinka. Zapraszam także na blog autora, adres pod filmem. Z poezją Jerzego zetknęłam się kilka lat temu za sprawą 3 książek, które wydał razem z Marią Kuczarą, fotografką, graficzką, właścicielką wydawnictwa MK w Krakowie. I posłuchajcie proszę najpierw, co sprawiło, że Maria Kuczara zdecydowała się towarzyszyć poezji Jerzego Hajdugi swoimi ilustracjami. W poezji Jerzego urzeka mnie niedobór słów. Lubię minimalizm, więc jego krótkie, ale esencjonalne wiersze bardzo do mnie przemawiają. Lubię ilustrować jego poezję, choć nie jest to łatwe zadanie. Nawet podwójnie trudne, gdyż nie każdy pomysł może być zrealizowany, choćby dlatego, że Jerzy jest księdzem i mimo tego, że interpretacja wiersza nasuwa mi się jakoś inaczej, muszę wziąć to pod uwagę. Wydaliśmy razem 3 tomiki. Odpocząć od cudu, Współbrzmienie i Zatrzymać z czasu chwilę. Pierwsza książka Jerzego, z którą się zetknęłam, to był tom z 2015 roku, czyli Odpocząć od cudu. I można powiedzieć, że była to taka wędrówka po zawodowym świecie naszego bohatera, świecie choroby, śmierci i żałoby, ponieważ jako kapelan szpitalny od lat towarzyszy swoim podopiecznym właśnie w tych 3 etapach trudnych, w chorobie, w umieraniu i wreszcie w żałobie bliskich. I ta książka pokazywała właśnie tę codzienność kapelana, która się rozgrywała gdzieś na przestrzeni rozciągniętej od murów klasztoru do szpitalnych sal. I po tej pierwszej lekturze polubiłam w jego pisaniu to, o czym właśnie mówiła Maria Kuczara. Wydaje mi się, że to jest wielka wartość tych wierszy, czyli ów minimalizm, taka esencjonalność, lapidarność, a to wszystko w służbie jak najtrafniejszego ujęcia szalenie trudnej tematyki, czyli bezpośredniej obecności przy bólu, samotności i wreszcie śmierci. Kilka lat temu pisałam o tych 3 książkach felieton do Elewatora. Link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. I pozwólcie na mały fragment. Hajduga w procesie twórczym zbliża się do techniki cyzelowania, jakby pisanie stawało się skreślaniem, szukaniem przez eliminację słów najtrafniejszych, kondensacją przesłań i sensów, przesiewaniem tak długo, aż dotrze się do istoty, zawartej najczęściej między słowami, w niedopowiedzianym. W poezji Jerzego w kilku słowach zazwyczaj dzieje się coś bardzo, bardzo mocnego. Poezja rozgrywa się na tych małych przestrzeniach pomiędzy kilkoma słowami. I teraz jaka poezja? Żywa, pełna napięć, zagadek i prawdziwych, powiedziałabym nieoddzielonych sutanną od swoich czytelników emocji. Emocji, które można odczytać bardzo
na bardzo różnych płaszczyznach, wielorako. Jeżeli na tej skali pomiędzy sakrum a profanum widzimy miłość, samotność, cierpienie, tęsknotę, zagubienie, strach przed śmiercią, zdradę, to nie da się tych wierszy odczytywać wyłącznie przez pryzmat kapłaństwa. A już na pewno nie wyłącznie. Piotr Urbański zauważył, że ten poeta pisze z horacjańskim, dyskretnym wzruszeniem, bez strachu, że werbalizując to, co w nim słabe czy zwyczajnie ludzkie, oddala się od powołania, czy może pozwala na rysę na swoim księżym wizerunku. Z kolei w innej recenzji Andrzej Draguła napisał, że wiersze Hajdugi to chyba najbardziej nieksiężowska poezja ze wszystkich znanych mi księży poetów. I ja również proponuję czytać te wiersze właśnie w takim pełnym spektrum emocji, czyli łącznie z tymi, które rodzą się na styku relacji z drugim człowiekiem. Przechodzę jednak już do tych dwóch najnowszych tomów, jak mówiłam, łącznie wydanych, spójnych, uzupełniających się, współgrających. Obydwa są zbiorami bardzo osobistych wierszy, kierowanymi głównie do matki, rejestrującymi, można powiedzieć, w kolejnych wierszach jej odchodzenie, a następnie jej nieobecność. Wiersze są ponownie ascetyczne, lapidarne, operują na bardzo niewielu słowach, co od dawna jest, można powiedzieć, znakiem rozpoznawczym poezji Hajdugi, i ponownie są bardzo obrazowe, a z drugiej strony grają na wieloznaczności słów, pełne są niedopowiedzeń, urwanych myśli, takich momentów, po których czytelnik musi się zatrzymać, stanąć przed wyzwaniem do powiedzenia sobie reszty, w zgodzie już z własną wrażliwością. Stefan Jurkowski w recenzji na portalu pisarze.pl zauważa: najistotniejsze są bowiem w tych wierszach przesłania, w wierszach zapraszających odbiorcę do współtworzenia świata poetyckiego. Słowo tutaj odgrywa rolę katalizatora myśli, refleksji, uruchamia emocje, które nie zawsze podlegają zero-jedynkowej werbalizacji. Podobnie jak rysownik potrafi za pomocą kilku kresek, nawet precyzyjnie się ze sobą nie łączących, oddać podobieństwo twarzy, jej charakter, zaznaczyć klimat pejzażu, tak poeta poprzez swoje wiersze wchodzi w osobliwy dialog z czytelnikiem. Ale takie pisanie jest możliwe i skuteczne jedynie wtedy, kiedy czytelnik sprawnie podejmie zaproponowaną grę, pozwoli sobie, patrząc na te kilka kresek, wejść w ich przesłanie, znaleźć jakiś klucz, jakiś kod, przetworzyć ten alfabet Morsa, ponieważ te słowa wyzwalacze, czy jak mówił Stefan Jurkowski, katalizatory, nie są od tego, żeby nam świat opowiedzieć, żeby wyczerpać temat, żeby skomentować cokolwiek za nas. One nam dają po prostu takie subtelne zadanie, pozwalają nam otworzyć przed naszą wyobraźnią nowe przestrzenie. I co w tych przestrzeniach znajdziemy? Pamiętacie, niedawno mieliśmy odcinek poświęcony wierszom z książki Doroty Nowak pod tytułem Rano otwieram oczy. To było takie poetyckie pożegnanie z matką. Był następnie odcinek poświęcony książce Leszka Norda, Nic tu się nie ubiera w słowa, i był to tren dla ojca. Mieliśmy też całkiem niedawno rzut piłką w stronę przedostatniej książki Karola Maliszewskiego, czyli tomu Piosenka o przymierzaniu, i były to wiersze, w których poeta konfrontował się z odchodzeniem różnych bliskich mu osób. To były trzy różne książki, trzy różne dykcje poetyckie, trzy różne koncepcje opisania żałoby, ale wspólnym elementem tych wszystkich książek był jeden temat, mianowicie trudne pożegnanie bliskich osób, ale i gdzieś obok był też drugi element wspólny, mianowicie swego rodzaju lekcja własnego odchodzenia, przygotowywania się na nieuchronne w swoim czasie własne odchodzenie. Książki Jerzego, zupełnie inne, mogę powiedzieć jeszcze inne od tych trzech, też krążą wokół tematu odejścia najbliższej osoby, ale
również i tu w tle widać ten motyw przygotowywania się do własnej śmierci. Piotr Wiktor Lorkowski w recenzji poprzedniej książki, tomu pod tytułem Uważaj na siebie, zauważa: patrząc wstecz na wcześniejsze zbiory Jerzego Hajdugi, mam poczucie, że przygotowywały one jego podmiot na moment, kiedy będzie mógł powiedzieć: rozmawiam ze sobą, zaczynam słuchać. Pisanie kolejnych wierszy, przypominam, w wypadku Jerzego to jest 21 tomików, to pewna ciągłość. Zobaczcie więc, ile mówi nam ta uwaga. Kolejne książki przygotowywały podmiot liryczny na to, żeby wreszcie mógł rozpocząć taką pełną rozmowę z sobą samym. No i do tego, żeby w tej rozmowie sam siebie wysłuchał. Jerzy z ogromną powagą traktuje materię, w której pracuje, czyli język. Z rozwagą używa słów, z każdego stara się wyciągnąć maksimum znaczeń, treści, wykorzystuje potencjał skojarzeń kryjący się za każdym wyrazem i za każdym związkiem wyrazów. Taka technika pisania, polegająca właśnie na niedomówieniach, na skrótach, wymaga bardzo bogatej wyobraźni poetyckiej i wielkiego wyczucia słowa, świadomości słowa, ponieważ bez tego to obrazowanie za pomocą tak niewielu słów byłoby zwyczajnie niemożliwe. Posłuchajcie teraz na dowód kilku wierszy z tych dwóch tomów, z tomu Zostań i z tomu Takie Twoje Odchodzenie. Dzień nocą mają się ze mną, a ja przed snem zapatrzony długo w sufit pachnąć. Walizka otwarta, tak patrzę, co jeszcze zostawić. Czuję się podejrzanie. Dzwonię do przyjaciela, a jemu też nie brakuje objawów. Mam większe zmartwienia, ale to jeszcze nie powód, żeby z tobą nie mieć mniejszych. Aż tak nikogo. Zaczęła pukać do swoich drzwi. Otwiera, zamyka. Cmentarz odwołany. Od rana tłum grobów. Nie ma już wolnych miejsc. Odzwyczajam się od miłości, co tam nauk. W hotelu przez drzwi obrotowe w końcu trzeba wyjść, a my się rozkręcamy. Śniło mi się, że szedłem do domu dziecka w czarnej sutannie. Wszystkie okna pozamykane, a na każdej szybie wypisane palcem słowo mama. Ładnie i bez błędu. Długo nikt nie otwierał. Posłuchaj pamięci. Choć dawno zmarłaś, mamo, pełny jest życia twój pokój. Aż przykładam ucho, gdy jest za głośno i gdy jest za cicho. Dziś w nocy także nie mogłaś zasnąć. Wiem dobrze, wiem. Wiadomość. Zaraz po tobie deszcz rozkleja drugą, trzecią klepsydrę, co więcej. Wszystkich świętych. Chryzantemy, kwiaty mojej mamy na każdym grobie. A jeszcze masz puste doniczki na balkonie. I ciągle mnie. Dom. Bez ciebie, mamo, już tylko ściany jeszcze biegną do okna. Uważaj na siebie, tak mnie żegnała mama i żegna. Śmierć ci była bliższa. No trudno, i tak cię kocham. I już niemal na finał tego odcinka zapraszam was do wysłuchania kilku słów o poezji Jerzego Hajdugi. Jarek Krześniewski, Kwiecień. Dzień dobry. Jurka Hajdugę poznałem ponad dekadę w
Poznaniu mieliśmy wspólny wieczór autorski, który prowadził Kuba Czajkowski, a później mieliśmy piękne spotkanie w Bysławku, w Borach Tucholskich. Jak poznałem twórczość Jerzego, to byłem po pierwsze zaskoczony, że jest księdzem. Powtórę, że przede wszystkim pisze niezwykłe miniatury. Miniatury, które dają więcej do myślenia niż sąsiedzkie poematy. Tu o tyle powiem, że taka ciekawostka. Miałem to szczęście, że przyjaźniłem się z księdzem Janem Twardowskim, który zawsze sobie mówił, że jest tylko księdzem piszącym wiersze. Jerzy paradoksalnie nigdy był właściwie na podstawie jego twórczości. Wielu czytelników by nie zgadło, że też jest księdzem. I to jakim? Bo przede wszystkim jest kanonikiem laterańskim, rodowity krakowianin. No i bardzo często wspominał o swojej parafii Bożego Ciała. Ten kościół w Krakowie na Kazimierzu jest bardzo specyficzny i poniekąd mogę to określić, że bardzo rzutował na twórczość Jerzego. Ale wracając do rzeczy, ta specyfika, ta specjalizacja, bym tak określił, w pisaniu krótkich miniatur jest najbardziej charakterystyczna dla twórczości księdza Jerzego. Jest to o tyle zdumiewające. Prawie każdy wiersz w zasadzie można odczytać jak poemat. Między, tak jak to sam Jerzy napisał, czy między tymi słowami jest ogromna przestrzeń. Jest to, co my nazywamy sfera dla wtajemniczonych i niewtajemniczonych. To, co my nazywamy oszczędnością w szafowaniu słowa. To, co my nazywamy powściągliwością. Jest niesamowite. Dam przykład krótkiego, niesamowitego wiersza w tomiku wydanego przez wydawnictwo Topos Uważaj na siebie. Mierzysz mnie wzrokiem. Przecież jestem na wyciągnięcie ręki. Spójrz. Dziękuję.